Witajcie. Małe przypomnienie z cybernetyki. Cybernetyka jest to nauka o sterowaniu, a sterowanie jest to świadome i celowe wpływanie na procesy. Przypomnienie, pseudoinformowanie symulacyjne. Na podanym przykładzie pseudoinformowanie symulacyjne ma miejsce wówczas, gdy przetwarza się jeden oryginał, dwa lub więcej obrazów. I tu mamy taki przykład ostatnich doniesień. Tutaj WP, Wirtualna Polska Tech. Rosjanie chcieli być sprytni, ale nie wyszło. Najlepszy czołg Putina znów zniszczony. Chodzi o T-90M. I na co się tutaj te źródła powołują? Na jakie źródła? Ano na takie. Mamy nagranie z drona. I tutaj faktycznie mamy do czynienia z czołgiem T-90M, który sobie strzela, zawraca i się powoli wycofuje. Tu jeszcze widać, że jest to T-90M. Zwróćcie uwagę na szerokość wieży w stosunku do kadłuba. I teraz, tak żeby... Teraz zwróćcie uwagę na cięcie w nagraniu, w filmach. O, proszę bardzo. W ogóle inny film. I teraz szerokość wieży w stosunku do kadłuba. Jeszcze raz. Wycofywanie się, sceneria i cięcie. Drugi w ogóle film. I teraz ten pojazd, który się właśnie wycofywał z tego drugiego nagrania, dostaje strzał, zostaje zniszczony. Najważniejszy moment to jest ten, o, to jest to przejście, to jest te cięcie. Jedzie, o, pik. Nawet kolorystyka inna jest. Widzicie? I to jest właśnie pseudoinformowanie symulacyjne. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Do następnego.